Nowe Centrum Skłosza Redeco. www.redeco.pl. Szwarnowiecki jest coraz bliżej kwalifikacji do Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro. Walczący w kategorii 73 kg zawodnik z Wrocławia pokonał w finale imprezy w Samsun w Turcji w zawodach Grand Prix przez Wazari Kim Chol-Gwanga z Korei. Cztery wcześniejsze pojedynki Szwarnowiecki zakończył przed czasem. Po tym złotym medalu nasz zawodnik wskoczył do grona judoków mających kwalifikację olimpijską do Rio de Janeiro 2016. Wyścig się jednak jeszcze nie skończył, ale jest blisko sukcesu. Nie powiodło się w Turcji innym naszym reprezentantom. Pięcioro polskich judoków odpadło w pierwszym dniu. W 1/8 finału z zawodami pożegnali się Karolina Pieńkowska, Agata Perenc, Arleta Podolak i Aleksander Beta. Drugiego dnia sukces Damiana Szwarnowieckiego. Niestety bez medalu z Turcji wraca inny z reprezentantów Wrocławia, Łukasz Łach. Cztery medale wywalczyli polscy zapaśnicy na zakończonych w niedzielę Mistrzostwach Europy do lat 23 w stylu klasycznym. Złoto zdobył Mateusz Bernatek w kategorii 66 kg. Nas szczególnie jednak cieszy brąz zdobyty przez pochodzącego z Kątów Wrocławskich Dawida Klimka. Zapaśnik z kategorii do 75 kg wciąż marzy o tym, by reprezentować Polskę w Igrzyskach Olimpijskich w Rio de Janeiro. W mistrzostwach, które odbyły się w Rusę w Bułgarii, startowali też polscy wolniacy. Srebrny krążek w tym stylu przypadł Mateuszowi Filipczakowi z kategorii 97 kg, a brązowy Karolinie Mądrowskiej z wagi do 60 kg. Nowe Centrum Skłosza Redeco. www.redeco.pl